Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadanie 23 z 6 arkusza z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. Zadanie jest takie. Kąt alfa na rysunku obok ma miarę, czyli szukamy tego kąta. Ok, co się na samym początku rzuca od razu do policzenia, to oczywiście, że tu jest 110, to oznacza to, że tu jest 70 i oznacza to, że oczywiście tutaj ten kąt też ma 70, tak? W tym trójkącie oczywiście mamy dwa kąty, to znaczy, że możemy sobie wyliczyć trzeci. 50 i 70 to jest oczywiście 120. No i teraz, jeżeli weźmiemy 180 minus 120 stopni, to nam wyjdzie 60 stopni, czyli wyjdzie nam miara tego kąta 60 stopni. No dobra, ale jak teraz policzyć ten kąt alfa, tak? Nie mamy tu za dużo, bo nie mamy, bo to się zgadza, że nie mamy. Ten kąt alfa tak naprawdę trzeba policzyć z tak zwanych kątów pisanych, opartych na tych samych łukach. O co chodzi? Zauważmy, że ten kąt jest oparty na tym łuku. Tak? No bo to jest jakby, o, ja to tak zakreślę, to jest jakby ten wycinek, no nawet nie wycinek koła, bo wycinek jest ze środka. Tak, a to jest jakby ta część koła oparta na tym łuku. Dobra. O, albo mówiąc inaczej, jak sobie ten łuk tutaj zakreślam, coraz większy, coraz większy, coraz większy, no to aż dojdę do tego, tak? Dobra. Natomiast zauważmy jeszcze jedną rzecz, że nasz kąt alfa, czyli ten kąt, jest oparty na tym ramieniu. To znaczy, że jest oparty również na tym samym łuku, tak? Niech to będzie tam u jakiś tam AB. Ponieważ dwa kąty są oparte na tych samych łukach, oznacza to, że te kąty są dokładnie tej samej miary, a to oznacza, że kąt alfa ma 60 stopni, bo ten kąt ma 60 stopni. Tyle. Takie zadania nie są, znaczy tak, takie zadania są prostymi zadaniami, jeżeli sobie ich odpowiednio dużo, potrzeba przyzwyczaić się jakby swoje oko i jakby swój umysł do tego zaprogramować tak, żeby zaczął widzieć właśnie te kąty oparte na odpowiednich łukach. Jak się to zrobi, zobaczycie, że wszystkie zadania są zaczynają być bardzo proste, fajne i łatwe. Jeżeli z tego nie wyćwiczy, to ciężko to czasami zauważyć, zwłaszcza jak jest jeszcze bardziej skomplikowany rysunek. Więc dobra rada, bo przeważnie jest takie jedno zadanie na maturze, to jest bardzo ważna rzecz. Przećwiczcie sobie to z jakiejś tam książki, bo no jest tego, jest to przeważnie na maturze. Dobra, tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę. Jak się podoba, to napisz mi fajny komentarz, a jak się nie podoba, to napisz mi konstruktywny komentarz, dlaczego się nie podoba. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.